spółki Skarbu Państwa dają przykład tego, jak uczciwie płaci się podatki, ale to nie zwalnia administracji skarbowej z tego, żeby ścigać te zagraniczne podmioty, które funkcjonując w ramach międzynarodowych grup kapitałowych tak umiejętnie przerzucają się w obręby tychże grup kosztami z jednej strony, z drugiej przychodami, by unikać płacenia podatku właśnie w takich krajach jak Polska, z którymi no, w ich mniemaniu najwyraźniej można pozwolić sobie na więcej. Jeśli mamy odzyskać podmiotowość, jeśli mamy być na serio, jeśli mamy być krajem poważnym, to musimy iść z tym problemem, dać sobie wreszcie radę. Oczywiście patrzę na zegar, żeśmy czas przekroczyli, ale rzeczy były bardzo, bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo naszym gościom. Był pan doktor Marian Szymucha, ekonomista, i tym rozmową, tą rozmową kończymy naszą audycję aktualności dnia, zapraszając na wiadomości w Radiu Maryi. Niech opadnie kłamstwa tła, powstań z chorem Polską, daj nam sprawiedliwość, bo ojczyzna honor miara, zdejdza w naszych na sztandara. Powstańcie z wąsek na sylwa, obudź się Polsko ma, niech opadnie kłamstwa tła, powstań z chorem Polsko, daj nam sprawiedliwość. Ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z wąsek, bo brat wzywa. Chodź nam zawsze naszym domem, my tęsknionym wymarzonym. Obóz się Polską i od spory. Kraj, kraju, Polska ma, ojczysto ma. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności.